spółka na przykład, szpital pożycza od tejże spółki 40 parę milionów złotych, 45 milionów złotych. I w wyjaśnieniu dla Najwyższej Izby Kontroli, dziwię się, że nikt przyjął to wyjaśnienie za dobrą monetę, pisze, że nie musiał właściwie korzystać z przetargu, wziął tę pożyczkę z wolnej ręki, dlatego że koszt tej pożyczki nie przekraczał limitów. No, to się wydaje dziwne, więc zaczynamy to drążyć. No jak nie przekraczał? I rzeczywiście nie przekraczał. Okazuje się, że spółka Grudziądzkie Inwestycje Medyczne udzieliła praktycznie, można by powiedzieć umownie, bezprocentowej pożyczki szpitalowi. No to jest jedyna chyba instytucja w Polsce, oczywiście trudno rywalizować któremukolwiek z banków z instytucją, która pożycza za darmo, prawda? No i, a ponieważ kosztów nie było, w związku z tym wzięliśmy bez przetargu. Ok. Za jakiś czas pożycza znowu szpital, pożycza 150 milionów, tym już jest te 45, ale to już jest tam szczególnie, nie wdawajmy się w to. Pożycza 150 milionów i w wyjaśnieniu pisze, że co prawda nie musiałby również o te 150 milionów organizować przetargu, ale dla, jak to jest określane, z ostrożności procesowej, na wszelki wypadek ogłasza przetarg. No i ogłasza taki przetarg, no i co robią banki, czyli normalne instytucje finansowe. Normalne instytucje finansowe zapoznają się z sytuacją szpitala, widzą, że mają do czynienia praktycznie z podmiotem niewypłacalnym, w związku z tym zadają pytania. Jakie zadają pytania? No, czy jest program naprawczy? Czy jest, jakie inne gwarancje poza wekslem in blanco mogą uzyskać? No i tam jeszcze jakieś dodatkowe. I czy jest możliwość tam skrócenia okresu spłaty na przykład. Takie pytania zadają banki. Na co dostają odpowiedź? Nie ma programu naprawczego, nie ma możliwości innego poręczenia niż weksel in blanco i tak dalej. No to poczynamy takich odpowiedzi, co robią banki. No mówią, no niestety, odmawiają udzielenia kredytu. Ale właśnie o to chodziło. Ponieważ banki odmówiły, na placu boju został jedyny podmiot, który jest gotowy udzielić takiego kredytu, czyli Grudziądzkie Inwestycje Medyczne. I teraz mówię, no teraz to już przetarg się odbył, prawda? Tylko że mówię, cały przetarg był tylko po to, żeby odpowiedzieć bankom, nie damy programu naprawczego, nie damy żadnych gwarancji i tak dalej, i tak dalej. Banki się wycofały, został na placu boju, zostały Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, które takiej pożyczki udzieliły. I teraz, proszę Państwa, zasadniczym zadaniem, na które musimy znaleźć odpowiedź, jest to, jak wyglądają umowy pożyczki czy kredytu, które zawarły właśnie Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, bo oczywiście ta spółka, ona poza biurkiem prezesa nie ma żadnego majątku, tak między nami mówiąc, prawda? Ta spółka, wydłużka, nagle dostała od prawdziwej finansowej instytucji prawdziwe 150 milionów złotych. Dlaczego? Po czym pożyczyła te pieniądze bez przetargu już wtedy szpitalowi. I teraz, no musimy znaleźć, i co się okazuje? Ona dostała te prawdziwe pieniądze od prawdziwej instytucji finansującej, oczywiście nie na ładne oczy pani prezes, tylko dostała pod gwarancję, których udzielił szpital. Szpital udzielił tej spółce gwarancji na prawie 300 milionów złotych. No i teraz musimy dokładnie wiedzieć, jakie to są gwarancje, na podstawie jakich umów i co więcej, na jakiej podstawie szpital zadysponował tak kolosalnym miejskim majątkiem na poręczenie dla tej spółki. No to widzimy gołym okiem, że cała impreza ma charakter, no nie chcę powiedzieć przestępczy, bo nie jestem tego do końca pewny, bo nie jestem tutaj, nie rozpoznałem tej sprawy do końca, ale na pewno jedynym powodem, dla którego ta cała operacja została poprowadzona, jest ominięcie ustawy o zamówieniach publicznych na horrendalne pieniądze. I to
Na te pytania, uważam, jeszcze przed wyborami musimy uzyskać odpowiedź. I te kwestie, myślę, będą zarówno przedmiotem naszych zapytań do prezydenta Grudziądza, które, tak jak powiedziałem, chciałbym tutaj złożyć je za pośrednictwem, chcielibyśmy je złożyć za pośrednictwem pana posła, jak również no, będziemy się domagali, aby w tej sprawie i prześwietliła tę sprawę Najwyższa Izba Kontroli, ponieważ uważamy, że ten proceder jest najnormalniej niezgodny w naszej ocenie sprawy.